Dzień dobry. Postanowiłam przyjechać tak z ciekawości do miasta odległego od Borjomi 80 km. To jest po drodze do Tbilisi. To miasto to nazywa się Gori. Jestem na takim deptaku. No, bardzo takim miłym. Fontannami w oddali. Dopiero co wysiadłam z marszrutki, a tu przede mną no taki mauzoleum, można powiedzieć. A to jest dom Stalina. Nie wiem, czemu zainteresował mnie ten temat, bo przecież nie myślę o Stalinie, ani no i w szkole uczyłam się, że nie zrobił on nic dobrego, ale pierwsze trzy noce, które nocowałam w Borjomi, było takich gospodarzy sympatycznych i pierwszy raz właśnie zetknęłam się z opinią, że nie mówiono źle o Stalinie. I to mnie zainteresowało. A teraz jestem przed muzeum poświęcone Stalinowi. No, zaraz tam zajdę. Drzwi są otwarte. To muzeum jest zaraz za właśnie tym domkiem, który przed chwilą pokazywałam, gdzie się urodził. Także następna relacja i zdjęcia będą albo film z muzeum. Bardzo duży budynek, gmach taki. No, weszłam do muzeum Stalina i tu taki idzie czerwony dywan, akurat turyści schodzą. Rozmawiałam przed chwilą też z panem Gruzinem, kierowcą, który przywiózł turystów z Czech. I on mi się wyłącza już język rosyjski. I on mówił, że tutaj bardzo dużo ludzi przyjeżdża z Francji, z Czech. Weszłam po czerwonym dywanie, już nie fotografowałam. Jestem przy Stalinie. Nie znam, w jakim kierunku, nie wiem, iść po tych komnatach, pokojach, pomieszczeniach. Nie ma przewodnika w języku rosyjskim, jest przewodnik w języku angielskim. Bilet kosztuje 15 lari. No nie tak tanio. Jestem w takim kolejnym olbrzymim pomieszczeniu w muzeum. Mówię trochę cicho, bo nie wiem, czy można nagrywać. Wszystkie pomieszczenia w tym muzeum są olbrzymie. Różne popiersia, zdjęcia z jego życia. Idę sama bez wycieczki, bo nie ma w języku rosyjskim, jest tylko w języku angielskim, może się dołączę. Chciałam wyłączyć, ale się nie wyłączyło, więc trochę będzie tam widocznie z takim defektem nagranie. I tu kolejne pomieszczenie. Kolejne pomieszczenie. Widzę, że niektórzy też robią zdjęcia, ale też tak jakby nie bardzo oficjalnie. Jeszcze raz pokazuję pomieszczenie, ale jednak dyskretnie, bo nie bardzo można. Dużo ludzi z różnych narodowości, ale przed chwilą rozmawiałam z panią, która tutaj jest w obsłudze, pilnuje w muzeum, w każdej sali jest jedna. To kiedy pytam się o jej zdanie, to nie bardzo chcę powiedzieć. Ludzie nie chcą mówić, a nie właśnie ich zdania nie chcą wypowiadać swojego.
Jestem w wagonie, którym podróżował Stalin, a to kuchnia w tym wagonie. W czasie wojny, kiedy podróżował. Nie, pewnie ze swoją tam chciałabym powiedzieć słowo służbą, ale no myślę, że ze służbą, tak można powiedzieć, albo z współpracownikami. O. Toaleta jest to, że ja już trochę mówię po rosyjsku, i po polsku, i po rosyjsku. I za mną idzie cała kolejka ludzi oglądać ten wagon, ale nie z Rosji, powie, dużo tu jest Anglików, i, to znaczy z Francji, z Włoch się dowiedziałam, z Niemiec, Wielkiej Brytanii, inaczej powiedziałam, ale co? I teraz chodzę. I tam pokażę, jak to wygląda. Przy tym stoi wagon kolejowy, a przed muzeum dalej stoi dom jego budowany. Tak jak mauzoleum bym powiedziała. Zaskoczyło mnie w Muzeum Stalina jego wielkość, monumentalność, ale przede wszystkim zaskoczyło mnie to, że tak wiele ludzi z całego świata przyjeżdża do tego muzeum. Właśnie nie było tam żadnej wycieczki w języku rosyjskim, ale tylko w języku angielskim. Byli tam Niemcy, Francuzi, Czesi, Japończycy nawet. Tak więc to było dla mnie największym takim zaskoczeniem. Pozdrawiam. Dziękuję za udział w oglądaniu.